Cześć, jestem Klaudia Tokanon, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Roztwór pewnej substancji o stężeniu molowym 15,76 mola na decymetr sześcienny gęstości wynoszącej 1,418 g na centymetr sześcienny jest roztworem 70%. I podpunkt A. Oblicz masę molową tej substancji. Dobra, no to lecimy. Roztwór pewnej substancji o stężeniu molowym. To 15,76 mola na decymetr sześcienny. Gęstości jest roztworem 70%. Okej. Przekształcamy sobie wzór, czy to na stężenie procentowe, tam gdzie jest stężenie molowe, czy nie, tam gdzie mamy ms przez mr razy 100%, albo na stężenie molowe. Jak wolicie, wyjdzie Wam tutaj m równe cp razy d na cm razy 100%. Wyliczymy masę molową. Tutaj mamy decymetry sześcienne, tutaj mamy centymetry sześcienne, czyli musimy to wymnożyć razy 1000. Stężenie molowe. OK. Procenty skracamy, decymetry skracamy, zostają nam gramy na mole. Wymnażamy górę, wymnażamy dół, następnie dzielimy, zaokrąglamy i otrzymujemy 63 gramy na mol. Podpunkt B. Podaj wzór sumaryczny, czyli ten literkowy, oraz nazwę systematyczną tej substancji, jeśli wiadomo, że jest to kwas nieorganiczny, zawierający w swojej cząsteczce jeden atom wodoru i trzy atomy tlenu. Dobra, no to tak. Masa molowa całego tego związku wynosi 63 gramy na mol. Mamy tutaj jeden atom wodoru. Mamy pierwiastek X, bo to jest kwas tlenowy. I mamy O3. Czyli z wodoru mamy 1 gram na mol. X to X. I mamy 3 razy 16 gramów na mol. To znaczy, że my tu mamy. Z tego mnożenia jest 48, dodać 1 to jest 49. Gramów na mol plus x. I wiemy, że te 49 gramów na mol plus x wynosi 63 gramy na mol. Przenosimy to na drugą stronę, odejmujemy, no i mamy tutaj 14 gramów na mol. Czyli to jest azot. To oznacza, że wzór sumaryczny to jest HNO3, nazwa systematyczna, kwas azotowy 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.